Ja miałem taką motoryzacyjną rodzinę. Mój dziadek gdzieś tam budował sobie motocykle, jak był młody. Mój ojciec jeździł na gokartach, też przerabiał jakieś samochody, jakieś tam dało przerabiać w czasie PRL-u. W młodości też miałem taki epizod, że mocno się wkręciłem w speedway, w żużel. A z samochodami po prostu w momencie, w którym tylko budżet na to pozwalał, żeby w ogóle w ten temat wejść, czyli w momencie, w którym skończyłem studia i zacząłem pierwszą pracę, wtedy kupiłem pierwsze auto i ono było jakby pierwszym moim kontaktem z tuningiem jako taki. No w tym momencie dekada jakby zabawy już samochodami daje jakieś doświadczenie. Jestem najbliższy takiemu postrzeganiu tuningu w ogóle, że najpierw po zakupie samochodu, czy nawet przed, zastanawiasz się mocno nad tym, jak chciałbyś, żeby to auto finalnie wyglądało i po prostu realizujesz ten plan. W związku z czym nie ma tego dylematu, że co roku musisz zmieniać koła, co roku musisz zmienić jakiś pakiet, kolor, oklejenie, cokolwiek, bo auto ci się nudzi, bądź bo auto nie spełnia twoich oczekiwań, tylko po prostu krok po kroku konsekwentnie, na tyle, na ile budżet ci pozwala, sobie to auto modyfikujesz w raz wybranym kierunku. Musiałem kupić sedana, czekałem na potomka. Wiedziałem, że będę potrzebował samochód, do którego będę w stanie zamontować fotelik i w miarę komfortowo się przemieszczać. M3F80 to jest dla mnie taki kompletny samochód, który z każdej strony wygląda tak samo dobrze. Chciałem za to zrobić maksymalnie gustownie, jako osobę już nie najmłodszą. W sensie nie wyobrażam sobie siebie w takim samochodzie, który byłby mocno przerysowany, właśnie pocięty, poszerzony, oklejony w nie wiem co, jakieś po prostu oklejenie, które ma na maksy zwracać uwagę na drodze. Bo bym się czuł w nim niekomfortowo. Mogę powiedzieć z ręką na sercu, że jestem zadowolony z tego, jak ten samochód obecnie wygląda. To jest auto z 15 roku, w związku z czym pierwsza rzecz, która wymagała zmiany, to była zmiana lamp na poliftowe, ponieważ wyglądają dużo, dużo świeżej moim zdaniem. Kolejna rzecz, która jest praktycznie nie do zdobycia, to jest maska z GTS-a czy tam z WCS. Udało się dogadać z chłopakami z Airlifta, z tego też byłem zadowolony, że Airlift 3H zagości w tym samochodzie. Wiedziałem, że będę chciał kubełki Recaro Pull Position, bo już takie fotele miałem we wcześniejszym samochodzie i wiedziałem, że się sprawdzają jakby w codziennym użytkowaniu. Hamulce na szczęście trzeba było ruszać z tego powodu, że fabrycznie miałem w tym samochodzie już założoną ceramikę. Problemem były koła. Jakby tu się zderzyłem dość mocno z manufakturami BBS-a. Pogadałem chwilę z Wojtkiem z Turismo. Stwierdziliśmy, że robimy dokładnie ten wzór koła. Specjalnie jakby dla mnie, kompletnie przez ich firmę. Chcieliśmy zrobić kontrowersyjny dość pakiet. Początkowo projektowaliśmy sobie to razem z Kyzylem Salimem. Kyza dość mocno się odkleił, poleciliśmy w jakąś szaloną japońską wizję tego samochodu. Zgłosiłem się do chłopaków z Maxstone Design i wykonaliśmy pierwsze elementy z laminatu, później formy tych elementów, a później docelowo elementy karbonowe. Miałem okazję jeździć z M4, tą, którą przygotowaliśmy rok wcześniej na naszą imprezę i wtedy zapadła decyzja na to, że jeżeli wydech, to rozwiązanie zastosowane przez firmę Akrapowicza, firma Baku Exhaust z Polski, akurat bardzo podobne rozwiązanie miała w swojej ofercie i taki wydech w tym momencie zagościł. Postanowiłem podnieść moc w samochodzie i wgraliśmy softa z tego powodu, że po prostu można było to zrobić. Samochód ma dość spory potencjał, którego BMW jakby nie wykorzystało fabrycznie i bez żadnych ingerencji mechanicznych jesteś w stanie samym programem podnieść moc do 550 koni, 750 Nm. No i zaczyna się robić fajnie w samochodzie. Bardzo się cieszę, że mogę jeździć wymarzonym samochodem z naklejką I Drive My Dream, bo w 100% odzwierciedla to, jak się czuję, kiedy do tego samochodu wsiadam. Mam to szczęście, że mam najlepszą pracę, jaką sobie potrafię wyobrazić. W sensie, że organizowanie tego wydarzenia, czy tworzenie polskiej sceny tuningowej, stensowej, było moim marzeniem i po 10 latach jakby stało się rzeczywistością. Na samym początku to miał być lokalny klub na Dolnym Śląsku i mieliśmy sobie tu razem ze znajomymi budować jakby pierwsze samochody w stylu
aut gdzieś tam widzianych na stronach takich jak Stanceworks na przykład, bądź tam, nie wiem, wtedy jeszcze Fatlace. Klub liczył sobie dosłownie kilkanaście osób. Pierwsze spotkanie, które mieliśmy, to było około 20-25 samochodów. No i jakby przełomowym momentem było to, że zauważyliśmy, że na całej scenie europejskiej powstają takie małe kluby i że bardzo fajnie byłoby zaryzykować i spróbować robić wydarzenie międzynarodowe w Polsce. No, wtedy dużo osób pukało się w głowę i mówiło, kto do was przyjedzie kilka tysięcy kilometrów. No a po czasie okazało się, że ta formuła jakby była trafiona w punkt. Nasze wydarzenie to jest impreza motoryzacyjna, która zrzesza prawdziwych pasjonatów. Osoby, które są bezkompromisowe w modyfikacjach, które w samochodach przeprowadzają, i osoby, które szukają jakby perfekcyjnej formy samochodu, który budują. To znaczy, że jakby te elementy wizualne mają często większe dla nich znaczenie niż sam performance, ale to też performance zupełnie nie wyklucza. Znaczy, my stawiamy na kompleksowe samochody, które mają jedno i drugie, i samochody, które finalnie można powiedzieć, że po ukończeniu projektu mają taką perfekcyjną formę w swoim wyglądzie, tak bym to nazwał. Znaczy, świetnie wyglądają, świetnie jadą, są zjawiskowe, odróżniają się bardzo mocno od samochodów seryjnych. Przyjeżdżają do nas goście z całej Europy, z różnych zakątków świata, od Kanady po Republikę Południowej Afryki. 1000 samochodów z całej Europy, które selekcjonujemy spośród kilkunastu tysięcy zgłoszeń. W 2020 roku to będzie nasza 10. rocznica, kolejna edycja. Tworząc to wydarzenie, oczywiście się nie spodziewałem, że osiągniemy jakikolwiek sukces. Znaczy, miałem mnóstwo zapału, bardzo dużo chęci, jakby angażowałem się w 100%, ale nie miałem żadnej pewności, żadnej gwarancji na to, że jakby ta inwestycja się kiedykolwiek zwróci, albo że wydarzenie będzie powodem do dumy. Robiłem co w mojej mocy, żeby tak było i szczęśliwie tak się udało. Spoko. Co teraz? Chyba wszystko. To ja do chaty.